Singla. Moi drodzy, to już odpalona maszyna, ale zobaczcie to, zobaczcie jak to ładnie siada. Brona trójka idealnie fituje tutaj z tym sprzętem i to jest to co ja mówiłem, że wcale ten traktor nie jest wiele większy od Władka. To nie jest niesamowity jakiś przeskok. Fakt, mogłaby tutaj być 60 z napędem, ale też jak się dowiadywałem, że 60 na przykład i plus napęd, to kwota już się robi o wiele większa niż za ten traktor. Tutaj faktycznie troszeczkę jest wadliwa konstrukcja, ale z tego co mam ogarnięte części takie, skąd mógłbym brać faktycznie, inaczej gościa mam ogarniętego, skąd bym mógł brać części, także kwotowo to mi wychodzi jakoś dużo. I serwis też nie jest jakiś drogi. Co tutaj jeszcze z takich rzeczy? No to widzicie, poukładałem już na zimę przyczepy, trochę się z tym pobawiłem. No i jakoś wymanewrowałem tutaj z naszym kombajnem na zimę, żeby faktycznie nie lało na niego, nie duło. W środku jest w miarę wyczyszczony, choć wiadomo, no, sprzęt już ma swoje lata, więc nie doczyścisz tego idealnie. No i tak to chyba tyle. Chyba nie uda mi się zamknąć tych wrót w tym momencie. Siadamy do Landiniego i... I jedziemy w drogę. Pojedziemy na tamte pola, na niwach, tam ogarniemy temat. Dobrze, ogarniemy tamten temat, o sarenki. To już by było tutaj, ale pojedziemy sobie na tamto małe w takim razie, koło łączki. No i czy się zmieścimy? To jest pytanie. Na luzie. Nie będziemy orać chyba w tym roku. Dobra, dajemy sobie polowe, bieg pierwszy. O, ale do przodu, nie do tyłu. Sobie dwójeczkę. No, coś tutaj. Ale widzicie, bez zająknięcia idzie. Góreczka. Pyk. Na trójce też pójdzie. Na trójce też idzie i. Tylko coś czuję, że te brony to. Takiej prędkości, to damy na dwójkę. No cóż, czuję, że te brony takiej prędkości to całe swoje życie nie widziały. Prędkości roboczej.
Dobra, tyle to tam. Ewentualnie orkę zrobimy na wiosnę. No nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Też miała być tego typu sytuacja, że mieliśmy zbierać tą słomę i tak to byśmy sobie zarobili, ale no nie ma. Nie ma nawet do kogo pracy pożyczyć, bo sąsiad miał, no to mu się zepsuła. No i. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, tak? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no? Dobra, pojedziemy sobie tam, w tą stronę. Wyjedziemy tym ugorem. Chociaż tutaj coś sąsiad zaczął robić. Tu już jest bardziej ziemia zruszana, więc tutaj już sobie polecimy tak szybciej. Tutaj, tak jak mówię, no, na testy wjechał sąsiad z takim mulcherem dużym, czy też może nie mulcherem, a inaczej się to nazywa fachowo. I zrobił tutaj robotę. Zmiękczył tą glebę, no i fajnie to teraz wygląda. Natomiast no później wjechał z nawozami, tak? To był też ten moment, kiedy ja nie mogłem wjeżdżać nigdzie naszym Władkiem, bo też miał troszeczkę, nie wiem czy wiecie, miał pewne problemy. Poszedł na serwis, na przedmuchanie, bo brakowało mocy. No ale to i tak nic nie dało, bo finalnie wyszło tyle z tego, że i tak doszliśmy do konsensusu, że to i tak nam nic nie daje. Że po prostu Władek jest już za słaby. No nie, ja się tutaj nie przejmuję tym, jak teraz jedziemy, bo mówię, to i tak wsiąknie w glebę. Ważne, żeby to przed zimą po prostu zarzucić. Choć powiem wam, że dziwne, bo jeszcze tutaj trzymają te. Zboże tu chyba pszeniczka. Opa, ale bym pojechał. No, zrobimy tak, żebym jeszcze raz podjechał do góry, bo i tak musimy pojechać na pole, które jest wyżej.
No i co? No póki co powiem wam, że bardzo fajny sprzęcik, jeżeli chodzi o Landini. Mi się nim pracuje dobrze. Mam nadzieję, że nie będzie z nim problemów żadnych w przyszłości. No i jeżeli będzie opcja, to spróbuję znaleźć jakiś tour do niego, ale to już pewnie nie w tym sezonie. Dobra, lecimy. Czy się tu złamie? Nie złamie się. No i tutaj też mamy naszą słomkę. No wyszłoby trochę tych balocików, ale no nie ma skąd wziąć, pożyczyć, no. Tu trzeba pomalutku, drugi bieg, maksymalnie i lecimy, załuczymy to. No i widzicie, całkiem zwrotny sprzęcik. Już myślałem, że będzie problem tutaj, żeby wywinąć, ale jest ok. Całkiem sobie daję radę. Też mnie zaskoczył w tym momencie, bo nie spodziewałem się totalnie. No i pięknie. Czyli zostało nam jedno pole jeszcze do zrobienia. I to pole jest, moi drodzy, właśnie naprzeciwko naszej gospodarki. I to jest w sumie największe pole. I najtrudniejsze. Najtrudniejsze pole, bo tam można się zakopać, naprawdę. Dobra, lecimy. A nie zahaczyliśmy. No i super.
Urra, ra. Urra, ra. No i pięknie. Ja jestem zadowolony. Zrobiliśmy co mieliśmy. Tamto pole zasadowo to chyba zrobię poza odcinkiem, żeby was nie zanudzać. No i zobaczymy, co jeszcze wyjdzie przy okazji. Jakaś może akcja, może się uda coś jakoś dorobić. Jakieś pieniążki. No zobaczymy. No, także do następnego. Trzymajcie się. Cześć.